Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam interfejs, który możecie kupić za około 20 zł na Allegro. Jest to ELM327 Bluetooth, czyli interfejs, który podłączamy do złącza OBD2 w naszym samochodzie. Oczywiście nie każdy samochód posiada OBD2. I dzięki temu bezprzewodowo w naszym smartfonie lub tablecie albo komputerze za pomocą technologii radiowej Bluetooth możemy podłączyć się do naszych różnych sterowników w samochodzie, na przykład sterownik silnika ECU. Cała procedura połączenia jest bardzo prosta i przedstawię Wam w tym momencie na przykładzie mojego samochodu Opel Astra G. Jeżeli będziecie chcieli zakupić tego typu interfejs do swojego samochodu albo na przykład interfejs kablowy, to pamiętajcie, że sam interfejs to nie wszystko, jeszcze będzie potrzebne oprogramowanie. Jeżeli chodzi o tego typu interfejs jak ELM327, można pobrać ze sklepu Android Google Play albo na przykład w systemie iOS, w smartfonach lub tabletach odpowiednie oprogramowania, które łączą się przez Bluetooth właśnie z tym interfejsem i umożliwiają odczyt błędów, kasowanie ich, podgląd parametrów i to jest chyba główna rzecz, jaka interesuje osoby chcące zakupić właśnie taki interfejs. Dobra, pokażę Wam teraz, jak po kolei podłączyć w smartfonie, na przykładzie Samsung Galaxy S7 do samochodu Opel Astra G. Przed podłączeniem interfejsu do złącza OBD2 pamiętajcie, aby wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Następnie wyszukujemy w naszym pojeździe miejsce, w którym mamy złącze diagnostyczne OBD2. W samochodzie Opel Astra G mamy tutaj pod tym plastikowym elementem. Tam jest złącze. W niektórych samochodach jest pod kierownicą, w różnych miejscach. Wszystko zależy od danego samochodu. Tak więc musicie to sobie po prostu sprawdzić. W moim przypadku wystarczy zdjąć ten element, zaciągnąć hamulec ręczny, zdjąć ten element, wyciągnąć, ewentualnie podważyć. I tutaj znajduje się złącze diagnostyczne. Zaślepkę wyciągamy. OK, możemy w tym momencie podłączyć nasz interfejs do złącza odpowiednią stroną. Wkładamy, dociskamy. W przypadku tego interfejsu świeci się tutaj lampka czerwona. W tym momencie, gdy już mamy dociśnięte, wszystko jest podłączone, możemy wsadzić kluczyk do stacyjki i uruchomić zapłon. Dopiero teraz, to jest bardzo istotne. Zapłon to nie jest uruchomienie silnika, tylko druga pozycja, najczęściej, nie w każdym oczywiście samochodzie, druga pozycja, która umożliwia uruchomienie wszystkich zegarów, wszystkich elementów w desce rozdzielczej. W tym momencie jesteśmy gotowi do podłączenia naszego smartfona przez interfejs do sterownika, na przykład silnika, aby odczytać błędy. Jak to zrobić? Potrzebujemy odpowiednią aplikację, którą musimy pobrać ze sklepu Play, w przypadku oczywiście systemu Android. Jeżeli byłby to iOS, to oczywiście w sklepie Apple. OK, jak teraz wykonać instalację? Najpierw uruchamiamy w naszym smartfonie czy też tablecie internet, czy to Wi-Fi, czy to internet mobilny, nie ma znaczenia. Druga sprawa, uruchamiamy Bluetooth. Bluetooth jest potrzebny jako moduł łączący się z naszym interfejsem, czyli uruchamiamy Bluetooth i z listy urządzeń, które są dostępne dookoła naszego smartfona, wybieramy OBD2, czyli właśnie nasz interfejs. W tym momencie łączy się nasz smartfon z interfejsem, a my będziemy musieli podać PIN do urządzenia. PIN do urządzenia jest 1234. W niektórych interfejsach może to być 0000. 1234, OK. W tym momencie nasz smartfon jest już połączony z interfejsem, ale jeszcze nic nie możemy zrobić. Dlaczego? Ponieważ nie mamy aplikacji, która będzie wykorzystywać komunikację. Więc przechodzimy do sklepu Play i w sklepie Play znajdziemy bardzo dużo aplikacji do właśnie wykorzystywania interfejsu ELM327. Jednak z moim samochodem testowałem różne, Torque i inne podobne, nie chciały się łączyć, mimo konfiguracji poprawnej. Tak więc znalazłem aplikację, która się łączy bez problemu. Nazywa się Scan My Opel. Tak jak tutaj widzicie, Scan My Opel. I ta aplikacja występuje w wersji bezpłatnej, ta druga opcja, gdzie mamy naprawdę bardzo podstawową informację odnośnie naszego sterownika, ale możemy sprawdzić przy okazji, czy komunikacja działa.
albo wersja płatna. Wersja płatna, tutaj za 44 zł, jest już pełną wersją i daje nam naprawdę sporo możliwości. Możemy sobie odczytać, do jakich możemy łączyć się tutaj interfejsów w samochodzie, sterowników i jakie samochody są obsługiwane. Jak widzicie, Opel Astra G bez problemu jest obsługiwane i wiele innych modeli. I ELM 327 jest też do wykorzystania, o tak bym powiedział. Dobra, przechodzimy wstecz, jako że pełnej wersji nie będę kupował. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zakupić, nawet i polecam. Ale sprawdzimy teraz komunikację na tej wersji Lite, czyli bezpłatnej. Scan my Opel Lite. Ta opcja daje nam znacznie mniej możliwości, a interfejs wygląda naprawdę prosto. Czyli wybieramy rocznik, wybieramy model i do którego sterownika chcemy się podłączyć. Czy to silnika, czy to skrzyni biegów, czy to ABS i tak dalej. Dobra, przejdźmy do instalacji, klikamy przycisk zainstaluj. Aplikacja jest dosyć mała, jeżeli chodzi o pojemność, wielkość pliku, więc instalacja powinna trwać do około 10 sekund. OK, gotowe. W tym momencie możemy otworzyć aplikację stąd, klikając otwórz, albo przechodząc do głównego ekranu i poszukując skrótu do tej aplikacji. Tu jest Scan My Opel, widzicie po prawej stronie na dole? Więc uruchomimy sobie teraz tą aplikację. Scan My Opel Lite. Co musimy teraz zrobić? Wybrać rocznik, w moim przypadku 98, Opel Astra G i ja będę chciał się podłączyć do sterownika silnika. Oczywiście mamy jeszcze tutaj trzy inne. Jednak jak widzicie, przycisk połącz jest niedostępny. Dlaczego? Ponieważ musimy wejść tutaj w ustawienia aplikacji i kliknąć tutaj Bluetooth. Bluetooth, czyli wybrać to urządzenie, które jest sparowane lub które jest jeszcze niesparowane z naszym urządzeniem. My już wcześniej sparowaliśmy to urządzenie OBD2 w sekcji Bluetooth, więc teraz wystarczy, że tutaj zaznaczymy OBD2 i już gotowe. Przycisk już jest aktywny, możemy połączyć się ze sterownikiem silnika. Klikamy przycisk połącz. I komunikacja naszego smartfona z interfejsem przez Bluetooth jest już zrealizowana i łączymy się już do sterownika silnika. Zobaczcie, został wykryty Multec F, X16 XL, wszystko się zgadza, numer VIN i inne informacje podstawowe tutaj są. Znacznie więcej informacji i wszystkich opcji będzie w wersji płatnej oczywiście. Tutaj jest wersja bezpłatna, w związku z czym mamy ograniczone opcje. Kody błędów możemy w sterowniku silnika odczytać, czy są jakieś kody błędów. W moim przypadku nie ma żadnego, więc po prostu nie mam co odczytywać tutaj. Kasowanie błędów jest oczywiście dostępne tutaj na dole przez przyciśnięcie tego przycisku. Parametry, live, data. Jak widzicie, tutaj mamy naprawdę ubogą wersję, tą light, więc widzimy tylko kilka parametrów, jak napięcie akumulatora, czujnik położenia przepustnicy, TPS. Ja teraz nacisnę przycisk, nie przycisk, tylko pedał gazu, żebyście widzieli, że rzeczywiście ten czujnik działa. Wcisnąłem teraz pedał do końca i puściłem. Tak więc jak widzicie, dużo tutaj nie ma. W pełnej wersji, tak jak piszę tutaj, mamy znacznie, znacznie więcej. Wykresy live data umożliwiają nam włączenie kilku wykresów i obserwowanie, jak będzie zachowywał się samochód względem tych wykresów i być może w ten sposób znajdziemy, rozwiążemy problem. Napięcie na przykład akumulatora. No zobaczcie, tu kilka uruchomię tych dostępnych, jest tylko 5. W pełnej wersji jest tego więcej. O, wszystkie 5 i zobaczcie, i wykresy cały czas sobie teraz pracują. Ja przycisnę teraz pedał gazu. O, możecie zaobserwować, jak to wyglądało. I puszczam powolutku. Powolutku dlatego, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Teraz powolutku przyciskam pedał gazu. To możecie sobie nawet zobaczyć, przetestować w takim wypadku jedną rzecz, że Wam się wydaje, że płynnie naciskacie pedał gazu, a okazuje się, że wcale tak, czujnik tego nie widzi, bo jest znacznie bardziej dokładny, a może nawet jest uszkodzony, jeżeli będziecie widzieć jakieś takie dziwne ruchy, mimo że bardzo równiutko naciskacie. Dobra, coś jeszcze, tu na końcu jest jeszcze actuators, czyli aktywatory, różne testy, czy to pompy, ale niestety w tej wersji Lite tego nie ma. W związku z czym tutaj Wam nie pokażę, jak to wygląda, ale jestem w stanie Wam pokazać, jak to wygląda na screenach tej pełnej wersji. Zaraz to zrobimy. Czy coś jeszcze? Możemy połączyć się także do innych interfejsów, sterowników. Na przykład tutaj mamy sterownik ABS, Anti-Blocker System, czyli sterownika hamulca. Możemy też się podłączyć. Klikamy połącz. Chwileczkę musimy poczekać.
OK, już jesteśmy, jak widzicie, w ABS-ie, czyli w sterowniku ABS. Możemy patrzeć, nie ma żadnych błędów. Parametry live. Jeszcze raz powtarzam, tu w tej wersji live mamy bardzo, bardzo ograniczone funkcje. Zobaczcie, przycisnę teraz pedał hamulca, będziecie mogli zobaczyć przełącznik świateł hamulcowych. Czy działa, czy nie działa. Ten czujnik jest nad pedałem hamulca umieszczony. Wykresy live data. Tak samo jak wcześniej i aktywatory różnych testów. Tu niestety nie ma co testować, bo wersja Lite nie umożliwia. OK, jeżeli chcemy zakończyć już komunikację, przechodzimy sobie wstecz. Klikamy tak i wyłączamy Bluetooth. W tym momencie, jak widzicie, aplikację już będziemy mieli na przyszłość i jeżeli chcemy rozłączyć interfejs, to musimy najpierw wyłączyć zapłon, wyciągnąć kluczyk i w tym momencie dopiero możemy zabrać się za rozłączenie interfejsu LM327 i każdego innego, bo sytuacja dotyczy wszystkich, z naszego złącza OBD2. Rozłączamy interfejs. Jeżeli mamy zaślepkę, zakładamy. Plastiki zakładamy i gotowe. W tym momencie, jak widzieliście, interfejs LM sprawdził się naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze na sam koniec pokażę Wam, jak wyglądają zrzuty tej pełnej wersji ScanMy Opel, producenta naprawdę dobrych interfejsów oprogramowania tak naprawdę, więc pełna wersja, tak podglądowo możemy zobaczyć sobie tutaj na screenach, przed zakupem, jak wygląda, sami zobaczcie. Mamy tutaj więcej informacji, więcej opcji. Kody błędów, oczywiście kod błędu razem z opisem, czego dotyczy kasowanie, to tak jak widzieliście, przycisk jest. Jeżeli chodzi o parametry, tutaj jest tego znacznie, znacznie więcej. Widzimy bardzo dużo parametrów, jak pojemność paliwa, ilość obrotów na minutę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Live grafy, czyli te wszystkie informacje, jak widzieliście na zrzutach, takich grafach po prostu poruszających się, są też dostępne. Idziemy dalej, aktuatory, czyli te wszystkie testy, które są niedostępne w wersji, jak widzieliście, bezpłatnej Lite. Tutaj jest tego sporo i możemy uruchomić na przykład test pompy paliwa. Co jeszcze możemy tutaj uruchomić? No, wszystkie te opcje, jakie widzicie. Tak więc, jak widzicie, jest to aplikacja naprawdę ciekawa, ciekawa, warta zauważenia. No daje sobie świetnie radę z Oplem Astrum 2 na pewno. I do każdego innego samochodu znajdziecie sporo różnych aplikacji właśnie w sklepie na przykład Google czy iOS. I tutaj tak z ciekawości zobaczcie, OBD2, jak wpiszecie, znajdziecie bardzo dużo aplikacji do połączeń. Jest ich naprawdę mnóstwo. Niektóre z nich działają, niektóre z nich nie działają. Wystarczy po prostu sprawdzić. Ja sprawdziłem kilka i tylko i wyłącznie dobrze działała ta aplikacja. Jeżeli znacie inne aplikacje, które na pewno działają z Oplem Astrum 2, dajcie znać. Dajcie też znać w komentarzu, jakich aplikacji używacie, czy płatnych, czy bezpłatnych, razem z informacją, czy kupiliście, czy tak już mówiłem, bezpłatna, czy płatna, czy sprawdza się to bez problemu, czy są też jakieś problemy w użytkowaniu tych aplikacji, albo mają jakieś nietypowe funkcje, których inne na przykład nie mają. Dajcie znać, podzielcie się, z czego używacie, jakiego interfejsu, czy takiego Bluetooth, czy kablowego i jakich programów używacie. Myślę, że ta wymiana informacji na dole w komentarzach przyda się wielu z Was. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału Autofan, zrób to sam, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał i być może nie jedno z Was, może to być kobieta, może to być mężczyzna, na Allegro za około 20 zł kupi sobie taki interfejs i będzie mógł odczytywać błędy, kasować je, odczytywać parametry. Z mojej strony to tyle. Cześć Wam!